drodzy Państwo, w życiu niektórych aktorów nadchodzi taki czas, że postanawiają się zmierzyć z formą monodramu w teatrze. To jest taki spektakl, w którym występuje tylko jeden aktor. Ja również wpadłem na taki pomysł niedaleko 2-3 lata po studiach. Poszedłem z projektem do świętej pamięci profesora Zbigniewa Zapasiewicza, który był opiekunem mojego roku, i zaproponowałem mu opiekę artystyczną. Pan profesor chwilę się zastanawiał, a potem powiedział mi, że jakkolwiek nie poważa formy monodramu w teatrze, tak dodał: Tomku, musisz zrobić ten tekst. Reżyserią zajął się Rafał Sisicki i od tamtego czasu, od 2007 roku bodajże, gram ten spektakl z dużym powodzeniem i sporym zainteresowaniem publiczności. Drodzy Państwo, 23 i 24 stycznia w Teatrze Polskim na scenie kameralnej będę miał okazję zaprezentować ten spektakl. Jestem przeszczęśliwy, bo będąc etatowym aktorem tego teatru, mam okazję pokazać swoje dziecko, swój monodram, tekst, który ukochałem i który, obiecuję Państwu, spodoba się Wam. Nie wyjdziecie obojętni. Nikt po tym spektaklu nie wychodzi obojętny. I to są opinie widzów, a nie tylko moje. Co jeszcze? Jest to opowieść o człowieku, który jest upośledzony umysłowo, a z którego lekarze robią geniusza. Taka trochę opowieść science fiction, ale myślę, że bliska nam wszystkim, bo cała ta przemiana, chęć przemiany wynikała z tego, co również nas dotyka. Chcemy być lepsi, ciekawsi, mądrzejsi. Chcemy więcej sobą reprezentować. Czasami godzimy się na pewnego rodzaju eksperymenty życiowe, ale zawsze trzeba zapłacić jakąś cenę. Ta historia opowiada o takiej sytuacji. Drodzy Państwo, zapraszam bardzo, bardzo serdecznie na scenę kameralną w Teatrze Polskim 23-24 stycznia. Monodram Kwiaty dla Algernona.